Hostessa przechadzająca się po pokładzie samolotu osobowego lecącego z Amsterdamu do Nowego Jorku zauważyła coś bardzo niepokojącego. Otóż dziecko, siedzące pomiędzy śpiącą na swych siedzeniach parą małżeńską, wyglądało na bardzo chore. Na pierwszy rzut oka jego stan był tak przerażająco zły, że hostessa postanowiła interweniować. By nie budzić innych pasażerów nocnego lotu, podeszła do dziecka, delikatnie odpięła mu pasy i wzięła je na ręce. Ku swemu przerażeniu odkryła, iż dziecko jest bardzo zimne. Niosąc go na rękach do pomieszczenia dla personelu, sprawdziła, czy ma puls i oddycha. Dziecko okazało się martwe. Natychmiastowo wezwano lekarza, który dokonał przerażającego odkrycia. Od mostka dziecka przez cały brzuch rozlegała się prowizorycznie zszyta rana. Lekarz rozciął szwy, by przekonać się, że dziecko zostało wypatroszone ze wszystkich wnętrzności, a w martwym ciele para małżeńska, przemycająca narkotyki, ukryła torebki kokainy.